Cześć, teraz kilka słów na temat taktyki w tenisie stołowym. Czym jest taktyka? Taktyka jest tym, czym będziemy planować naszą grę. Taktyka polega na tym, że przewidujemy ileś ruchów, naszych ruchów, jakie wykonamy w kolejności, czyli powiedzmy najprostsza taktyka, jaka istnieje, a zarazem chyba jednym z bardziej skutecznych, czyli kierujemy piłkę przy serwisie w róg, następnie ścinamy piłkę w ten sam róg. Możemy wykonać jeszcze raz ścięcie w ten sam róg, aby przeciwnik się oddalał od stołu w jakimś rogu. Następna piłka, ścięcie piłki w róg przeciwny. Jest to prosta taktyka, prosta do wykonania. Można ją wykonać w trzech ruchach, można na przykład w pięciu. Taktyka podstawowa. Natomiast taktyki dobiera się do pięciu następnych ruchów. Taktyki mogą być różne, czyli raz tą stronę piłka, raz tą, raz tą, raz tą. Przeciwnik ustawia się już po tamtej stronie, puszczamy piłkę jeszcze raz tą samą stronę co poprzednio. Taktyka jest to dowolne kształtowanie kierowania piłki z naszej strony. Należy pamiętać, że przeciwnik także prawdopodobnie, jeżeli będziemy wygrali na wysokim poziomie, na jakichś poważnych zawodach, będzie miał taktykę. Dlatego taktyka jest płynna. Należy ją stosować tak, aby ona się po prostu kształtowała odpowiednio do danej gry, jaką toczymy. Czyli taktyka musi być elastyczna. Ją zawsze dopasowujemy do tego, co mamy w danej chwili na stole. Taktyki nie powinniśmy przewidywać na więcej niż 5 kolejnych ruchów. Jeżeli przewidzimy ją powiedzmy na 20 ruchów, no to tak naprawdę się pogubimy. W końcu zapomnimy co, kiedy, gdzie należy wykonać. Taktykę, najbardziej efektywna taktyka opiera się do 5 kolejnych ruchów. Czyli kształtowanie tak gry, bo w taktyce wszystko chodzi o to, aby przeciwnik grał tak jak my chcemy, a nie żebyśmy my grali tak jak chce przeciwnik. Wykonujemy 5 ruchów, chodzi o to, że nie 5 ruch już ścinający kończący, tylko wykonujemy 5 ruchów takich, w których powinniśmy gdzieś przeciwnika ułożyć, tak aby wykonać ruch ostateczny, teorii ostateczny, bo nie należy na tym się łapać, że wykonujemy ruch całym ciałem i myślimy, że to koniec gry, już się odprężamy, a przeciwnik robi blok lub kontratak i my tracimy piłkę i nie wiemy co się dzieje, a potem mówimy do przeciwnika, myślałem, że tego nie odbierzesz. To jest błąd. Oczywiście każda piłka może być odebrana. Należy cały czas być gotowym, mimo że myślimy, że już ten ruch jest niesamowity i nikt go nie odbierze. Cały czas musimy czekać, bo może jeszcze przeciwnik go odebrać. Taktyka polega na tym, aby zaplanować grę, żeby zmusić przeciwnika do grania takimi kartami, jakie my chcemy, oraz na tym, aby w końcu któryś nasz ruch był ruchem decydującym, czyli zdobywającym dla nas punkt, którego przeciwnik nie ma szansy odebrać. O taktyce to tyle. Oczywiście należy stosować taktyki, należy je wymyślać, bo już każda poważna gra będzie odbywała się z taktyką. Odbicie piłki po prostej do przeciwnika albo dowolne odbicie piłki, byle tylko ją odbić, żeby nie stracić punktu, to nie jest taktyka gry, to jest gra, która jest chaotyczna, w której tak naprawdę się traci punkty, jeżeli przeciwnik będzie stosował taktykę. Taktykę powinniśmy sami wymyślić, bo oczywiście może być ich nieograniczona ilość kombinacji oraz wprowadzać je w życie i trenować taktyki. Tak samo się taktyki trenuje jak grę w tenisa stołowego, czyli próbuję. Oczywiście nie musimy się zdradzać przeciwnikowi podczas treningu, jaką taktykę odbieramy, ale należy jakąś zastosować i próbować, czy ona wyjdzie, czy nie wyjdzie. Na temat taktyk to tyle. Dziękuję za uwagę.